Dzień dobry. Masło to produkt wysokotłuszczowy, powstały w wyniku zmyślenia śmietan, zawierającej przynajmniej 25% tłuszczu. Omawiane masło składa się w 82% z tłuszczu, głównie nasyconego. Nadmierne spożywanie tłuszczów nasyconych nie jest zalecane, jednak masła zwykle dużo nie spożywamy. A zatem ryzyko zachwiania prawidłowego bilansu kwasów tłuszczowych jest niewielkie. Tłuszcz mleczny zawiera także tłuszcze trans. Jednak w przeciwieństwie do tłuszczów trans w żywności przetworzonej mogą być one korzystne dla zdrowia. Należy do nich m.in. sprzężony kwas linolowy CLA. Liczne badania potwierdziły przeciwnowotworowe właściwości CLA. Zwłaszcza w przypadku raka piersi. Omawiane masło zawiera sporo witaminy A. Zapobiega ona kurzej ślepoci, osłabieniu wzroku, a także pomaga w leczeniu wielu chorób oczu. Wchodzi bowiem w skład rodopsyny, światłoczyłego barwnika znajdującego się w pręcikach siatkówki. Z kolei obecna w maśle witamina D. Zapewnia przede wszystkim prawidłowy wzrost i rozwój kości. Wpływa także na właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. Do analizowanego masła dodano karoten. Są to pomarańczowo-żółte organiczne barwniki roślin, występujące m.in. w wielu warzywach i owocach. Uatrakcjoniają one barwę masła. Masło z uwagi na niską temperaturę dymienia, wynoszącą w 150 stopni Celsjusza, nie jest wskazaniem do dłuższego podgrzewania. Wynika to z faktu, że w wysokiej temperaturze tworzy się rakotwórcza akroleina. Jeśli mamy alergię lub nietolerancję na produkty mleczne, to masło również może być zagrożeniem. Mimo, że zawiera około 80% tłuszczu, to znajdują się w nim śladowe ilości białek mleka. Z tego powodu należy ograniczyć ilość masła w posiłkach. Natomiast spożywanie masła przez osoby z nietolerancją laktozy jest dozwolone, ponieważ występują w nim jedynie niewielkie ilości tego cukru. Omawiane masło jest przeznaczone głównie do smarowania pieczywa, ale również do innych celów kulinarnych, między innymi wypieków czy deserów.